Program zawiera audiodeskrypcję. Czołówka programu. Na niebieskim tle animacja planety Ziemia i napis Najnowsze informacje. Boisko przy ulicy Sosnowej, która łączy osiedle Grzybowe z sołectwem Jelonek. Na boisku bawiące się dzieci. Dziewczynka je watę cukrową. Panie sadzą w doniczkach kwiaty. Patrzące dziewczyny. Kobieta nalewa lemoniadę. Kobieta pije z kubka. Kobieta robi zdjęcie. Wypowiedź Andrzeja Bartkowiaka, sołtysa sołectwa Jelonek. Dzisiaj głównie była to impreza z okazji dziesięciolecia powstania sołectwa Jelonek. To był główny przewodni nasz punkt, ale ona się wiązała z imprezą charytatywną na rzecz pana Jarka, który niestety po COVID-zie bardzo ciężko zachorował i potrzebuje rehabilitacji. Dwie dziewczynki. Dziewczynka i kobieta losują kupony. Dziewczynka wrzuca pieniądze do puszki. Wypowiedź Ilony Ciok, zastępcy wójta gminy Suchy Las. Gmina to duża organizacja, można powiedzieć, ale dzięki temu, że podzielona jest na mniejsze jednostki pomocnicze, jak sama nazwa wskazuje, są bardzo pomocne w codziennej pracy i życiu gminy. Mamy zarządy, mamy sołectwa. Jedno z nich właśnie dziś obchodziło swoje dziesięciolecie. Jest to wyjątkowa okazja do tego, żeby świętować wspólnie tą małą jednostkę pomocniczą, najmniejszą w naszej gminie, ale jakże zgraną i wspólnie potrafiącą się bawić zarówno wewnętrznie, jak i z sąsiadami najbliższymi. Zawodnicy grają w koszykówkę. Wypowiedź Andrzeja Bartkowiaka, sołtysa sołectwa Jelonek. Spotkaliśmy się dzisiaj na tej imprezie na boisku przy ulicy Sosnowej. Jest to boisko, które łączy osiedle Grzybowe i sołectwo Jelonek. To jest ulica, która nas nie dzieli, a łączy. Tutaj mieliśmy kilka cudownych atrakcji dla dzieci. Były dmuchańce, były ściana swinaczkowa, która jest tutaj obok nas. Dla dzieci stadnina koni tutaj z ulicy Złotnickiej przyprowadziła dwa kucyki, przy których można było sobie zrobić zdjęcie, bądź przejechać je kółeczko na specjalnie przygotowanym tam terenie. Oprócz tego oczywiście była część gastronomiczna, gdzie panie z Rady Sołeckiej z Jelonka przygotowały 5 rodzajów lemoniad. Robiliśmy wspaniałe babeczki z bitą śmietaną i z owocami. Oczywiście było to wszystko gratis. Była także firma, która żywiła ludzi już tak bardziej konkretnie. Był popcorn, była wata cukrowa. Z reguły te rzeczy, które na tego typu imprezach są najbardziej poszukiwane i cenione przez najmłodszych uczestników, czyli przez dzieci. Kobieta robi kolorowe warkoczyki. Wypowiedź Andrzeja Bartkowiaka, sołtysa sołectwa Jelonek. Nagrody były wręczane dla nas, dla sołectwa. Była naszym honorowym gościem była nowa pani wicewójt, pani Ilona Ciok, która przyniosła nam przewspaniały prezent. Jest tam jeszcze na tej scenie kosz ogromnych różnych przysmaków i takich regionalnych wyrobów. Dostaliśmy nagrodę od mieszkańców Grzybowego, od zarządu osiedla Grzybowego, także jak zwykle jest to taki wspaniały grzyb, który symbolizuje ich osiedle. Było wiele upominków dla nas. Dostaliśmy przepiękny prezent w postaci tej ławki od pozostałych jednostek pomocniczych, od sołectw, zarządów osiedli. My wręczaliśmy upominki sołtysom, przewodniczącym osiedli. Takie podziękowanie za to, że zaszczycili nas swoją obecnością. Były to też takie fajne koszyczki z wyrobami naszymi plus małe upominki. Na scenie sołtysi oraz przewodniczący osiedli pozujący do zdjęcia. Logo gminy oraz data 2023.